pobierania. Tak więc Żydówka nie może nosić spodni. Mamy pierwszych 10 widzów. Słuchajcie, ja nie mam pojęcia, jak się robi live na Facebook. Tak tylko włączyłem testowo, może ktoś będzie miał pytania. Dawid Din Greenberg, Shalom, Manishma, Aruch Hashem, Yom Yom. No, to mamy pierwszy taki live'ik na Facebook w zasadzie. 24 osoby już. Słuchajcie, nie spodziewajcie się za dużo po tym live'ie. Ja go robię trochę tak testowo, nie? Żeby zobaczyć, jak to działa. Kto wie, może live'y na Facebook to jest to. Zobaczymy. Taki na luziku, na luzie, nie? Bez zobowiązań. Jeśli macie pytania, to śmiało pytajcie. Ja, jeśli znam odpowiedź, to odpowiem. Kurde, jak fajnie, na Facebooku są fajne statystyki live'a. Widać, z jaką prędkością się wysyła, ile klatek na sekundę, jaki dźwięk. Szkoda, że na YouTube tego nie ma. No. To co, jakieś pytania? Czy bez pytań? Jak przygotowania do Pejsach? A, zaczęły się już, no ja to wiesz, dla mnie przygotowania na Pejsach, a to zaczynanie się, chyba nie można tak powiedzieć, nie? A to taki początek nauki, bo zaczynamy się uczyć 30 dni od święta Pejsach, zaczynam uczyć się o święcie Pejsach, więc ja się uczę już codziennie. Dzisiaj miałem bardzo dużą lekcję o święcie Pejsach, och. Kilka godzin. A Tomasz pyta, kiedy odcinek o aniołach? Odcinek o aniołach już jest na kanale. Jest wstawiony dla osób wspierających kanał, bo wszystkie odcinki te nowe, które wstawiam, są dla wspierających. Wojtek pyta, czy Pejsach to dla mnie najważniejsze święto? Wiesz co, Wojtek, nie ma najważniejszego święta w judaizmie. Jest tylko jedno najważniejsze, jest Szabes. A wszystko inne jest później na takim samym poziomie. Za to Pejsach to moje ulubione święto, dlatego podchodzę do niego w bardzo szczególny sposób. Bardzo dużo się uczę o Pejsach, bardzo dużo czytam jakieś rzeczy o Pejsach, jakieś rzeczy, które, jakby to nazwać tak po polsku, takich z outside the box, takich rzeczy dodatkowych czytam o Pejsach i się uczę. Bardzo lubię Pejsach. To jest zdecydowanie moje ulubione święto. Pod każdym względem. Ale jest to bardzo trudne święto. Ze względu na te sprzątanie, na usuwanie chomec, na wiele restrykcji, które panują przez te dni. Tutaj ktoś zadaje pytanie. Poczekajcie, ja tak po kolei będę szedł. Dobra, co widzę? Witam. Ja mam pytanko. W remontowanym domu kazano mi drobić dziurkę w ścianie na zewnątrz. Pozdrówka. Ja nie znam się na remontach domu, więc ci chyba nie pomogę. Piotr Kwiatkowski pyta, czym pan się zajmuje zawodowo? Czy pracuje pan w mediach? Jak każdy hasyt, ja oczywiście sprzedaję diamenty i handluję diamentami. Dla jasności to nie jest prawda. Nie, nie sprzedaję diamentów, nie handluję diamentami. Czy był odcinek o Kesuba? Anna... W podcaście o małżeństwie, które ma 2,5 godziny, tam mówię o Kesuba, o tym, co jest tam napisane, o co chodzi i tak dalej. To jest taki mój największy podcast i naprawdę zachęcam Cię do wysłuchania całego, bo tam jest od początku do końca omówione zagadnienie małżeństwa w judaizmie. Tylko z takiej strony zawierania małżeństwa. Czyli od początku, jak szukamy sobie a współmałżonka, współmałżonki, czy są małżeństwa aranżowane, czy nie są.
Więc to jest taki podcast naprawdę, który powinnaś przysłuchać, jeśli interesuje Cię temat małżeństwa. Siulon, czy poleca Pan Toira w wydaniu Pardes Lauder? Nie mogę Ci polecić, bo ja nie znam tego wydania. Jedyne tłumaczenie, jakie mogę Ci polecić, to jest Art Scroll na język angielski. I to jest jedyne tłumaczenie w świecie żydowskim, które jako tako jest używane tu i tam. W taki powiedzmy quasi oficjalny sposób, tak? Toira Pardes Lauder? Ja nie mam pojęcia, wiesz, ja wiem, że to istnieje, ale nie mogę Ci polecić tego, bo ja z tego nie korzystam. Ja mam wiele zastrzeżeń do tłumaczeń Pardes, chociaż to nie jest temat naszego live'a, ale mam wiele zastrzeżeń do tłumaczeń Pardes, które widziałem. No jest w nich dużo rzeczy, które są po prostu tłumaczeniem, których nie da się w jakiś sposób polecić, że to tak, to jest to, nie? No ja nie znam, nie mogę Ci polecić, bo nie znam tego tak dogłębnie, żeby jakoś to omówić, tak? Widziałem niektóre tłumaczenia Pardes i mi nie przypadają do gustu, więc co jeszcze mogę powiedzieć? No na pewno jest lepsze niż tłumaczenie Cylkowa. O tym tłumaczeniu powinniście zapomnieć. To jest Cylkowa tłumaczenie, to jest tłumaczenie z 1895 roku, które dzisiaj ma zerową wartość merytoryczną. I było to tłumaczenie robione dla ludzi, którzy zmienili religię z judaizmu na chrześcijaństwo bardziej. To było takie tłumaczenie, które celowało w takich ludzi. Więc to tłumaczenie Cylkowa zupełnie nie nadaje się do merytorycznego podejścia na sposób żydowski do tego, co jest napisane w Toira. A Piotr, ja nie naśladuję, ja nie, mówisz, że w którymś odcinku udało mi się naśladować akcent białostocki. Piotr, ja nie naśladuję akcentu białostockiego, ja mam akcent białostocki. A Mariusz Parkitny pyta, dzień dobry. Mam pytanie dotyczące Toira. Dlaczego pięcioksiąg sam bez wyjaśnień, na przykład? Jeszcze raz. Dlaczego pięcioksiąg sam bez wyjaśnień, na przykład w Talmudzie, nie jest uznawany w judaizmie jako samodzielne święte księgi? Nie za bardzo rozumiem Twoje pytanie, Mariusz. No nie za bardzo rozumiem. No nie można ich traktować, wiesz, pięcioksiągu jako oddzielne księgi. To jest całość. Pierwsza księga bez drugiej nie ma żadnego sensu. Pierwsza bez trzeciej nie ma żadnego sensu. Trzecia bez drugiej nie ma żadnego sensu. Więc ten pięcioksiąg musi być traktowany jako całość. Nie może być traktowany jako oddzielne księgi. Anna pozdrawia z Pensylwanii. Witam, Anna. Czekajcie, zobaczymy, jakie jeszcze macie pytania. A Filip Klotz pyta, tutaj mówi, że judaizm jest mocno osadzony na życiu w społeczności. Czy możliwe jest życie Żyda w samotności, życie z dala od społeczności, tak aby był w stanie wykonywać mycwy? Jest możliwe, oczywiście, że jest możliwe, ale tak jak piszesz, judaizm jest mocno osadzony w społeczności, więc nawet jeśli ktoś mieszka samotnie gdzieś tam w górach, to do jakiejś społeczności należy.
i z tą społecznością ma jakiś związek, nawet nie jakiś, a bardzo duży, więc nawet jeśli ktoś mieszka samotnie daleko gdzieś, to ma z jakąś społecznością mocny związek. A że mieszka daleko od społeczności, jest to możliwe jak najbardziej. Wojtek Lisiecki zadaje pytanie, które krąży od jakiegoś czasu. Krąży od bardzo dawna, ale to jest totalnie niezrozumienie tematu. Jak na co dzień odróżnić heredim, ortodoksyjnych czy hasyckich Żydów z zewnętrznym strojem? Wojtek, heredim znaczy religijni. Każdy heredi, każdy religijny Żyd to heredi, tak? Więc ja nie wiem, to jakaś taka dziwna, sztuczna etykietka powstała, że istnieje grupa heredim, istnieje grupa hasydów i tak dalej. Ona powstała przez to, co się dzieje na Ziemi Świętej, a przez te dziwaczne podejście ludzi, którzy tam mieszkają i nie są religijni i którzy widzą nas z zewnątrz i oni tak sobie określają, bo ten nosi długi płaszcz, to ten jest hasydem, ten nie nosi długiego płaszcza, to nie jest hasydem, to on jest heredi. To jest bzdura, to jest bzdura. Strój nie określa ciebie jako kogoś. Strój to jest naprawdę zbędny dodatek. To, że ja noszę, wiesz, cycis tutaj, że wiesz, mam koszulę z prawej na lewą zapinaną czy coś, to nie ma żadnego znaczenia dla tego, kto kim jest i jak podchodzi do judaizmu. No, to jest, wiesz, zbędny dodatek, tradycja, tak? Każdy podchodzi do judaizmu w taki sposób, w jaki podchodzi jego społeczność, jeśli jest częścią społeczności, podchodzi w taki sposób i w tej społeczności mogą być ludzie ubrani w różny sposób. No. A są hasydzi, którzy noszą krótkie marynarki, znaczy takie zwykłe marynarki, są hasydzi, którzy noszą długie, bekisze, takie jak ja. Są hasydzi, którzy noszą kapelusze z płaską górą, a są hasydzi, którzy noszą hasydzi z takim przedziałkiem jakby w kapeluszu, więc to jak to się ubiera, to nie możesz tak dzielić ludzi, że to jest ten, to jest ten. No, to tak nie działa, te ubiory wszystkie to jest tylko dodatek. Dzień dobry, mam takie pytanie. Z tego, co słyszałam, w judaizmie nie wolno dokonywać ekshumacji umarłych. Nie jest to prawda, od razu mówię. A co w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz sądowy? W judaizmie nie to, że nie można dokonywać ekshumacji. Nie można dokonywać ekshumacji w pewnych warunkach. Nie można dokonywać ekshumacji, a w pewnych warunkach można. A tych warunków, żeby dokonać ekshumacji, żeby je spełnić, są bardzo wymagające, więc dlatego istnieje takie pojęcie, że po prostu w judaizmie nie wykonuje się ekshumacji zwłok. Wykonuje się i wykonywało, tylko że jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne do takiego prawnego, jakby to nazwać, do takiego prawnego opanowania tej ekshumacji. Więc to nie tak, że nie ma ekshumacji w judaizmie. Więc co w przypadku, jeśli zostanie wydany nakaz sądowy? Prawo żydowskie mówi, że jeśli mieszkamy w danym kraju, to musimy poddać się prawu danego kraju. Więc jeśli prawo w tym kraju, a sąd jest częścią prawa, tak, a część sądownicza jest częścią prawa w danym kraju, jeśli sąd mówi, że masz wykonać ekshumację, no to nie masz wyjścia, to musisz to zrobić, musisz poddać się prawu, jakie panuje w danym kraju. To jest ciekawe pytanie. Paulina NC. Mam pytanie o ubrania. Czy jest tradycją, czy rytuał dotyczący czyszczenia hasyckich ubrań? Na przykład, czy pierze i czyści się je w ten sam sposób, co inne niehasyckie ubrania? Więc Paulina, zdradzę ci tajemnicę prosto ze świata Żydów, hasyckiego świata Żydów. Pierze się ubrania tak samo jak każde inne. Można je wrzucić do pralki, a tych, których nie da się wrzucić do pralki, no bo tego długiego płaszcza, który nosimy na co dzień, nie wrzucisz do pralki. Oddaje się do pralni.
Okrynki obok Białego Stoku. Pewnie, że słyszałem o krynkach. A słyszałeś o takim, o takiej wodzie gazowanej, jak się, która się nazywa krynka? Oczywiście, że słyszałem o krynkach. Nawet zdradzę ci tajemnicę, że byłem tam wiele razy w moim życiu. No to co? To wszystko? Wszystkie pytania, jakie mieliście? To taki szybciutki live, nie? No ja chciałem zobaczyć, jak działa Facebook Live. Powiem wam w tajemnicy, że właśnie edytuję film. Chcecie posłuchać kawałek? Żydówka nie może nosić spodni. Jest to zakaz prosto z Tojra, który nie podlega dyskusji. Słyszeliście? O, Piotr Lis pisze pytanie. No to dajesz, Piotr. Edytuję film o tym, czy Żydówki golą głowę, czy nie. O tym, dlaczego Żydówki zakrywają włosy, głowę po zamąż pójściu. O tym, o perukach i tak dalej, o różnych sposobach zakrywania włosów i o co w tym wszystkim chodzi. No dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Mariusz, wiesz co, ja trochę, Mariusz, parkitny. Staram się zrozumieć, o to chodzi, o twoje pytanie, że w chrześcijaństwie Biblia wystarczy do nauczania bez komentarzy, a w judaizmie nie, więc po pierwsze, nie za bardzo chyba wiesz, czym jest Talmud. Tutaj jest ważna uwaga. Talmud to nie jest księga, Talmud to nie jest omówienie Tojra. Oczywiście w Talmudzie znajduje się bardzo dużo Tojra, ale Talmud to nie jest omówienie Tojra. Omówieniem Tojra zajmują się komentarze. I dlaczego nie można uczyć się Tojra bez komentarzy? Można się uczyć, no ale skąd będziesz wiedział o pewnych rzeczach, które są w Tojra? Powiedzmy, jesteś początkującym adeptem judaizmu, tak? I czytasz w Tojra na przykład, tak szukam jakiegoś przykładu, tak? Szukam przykładu, no trudno będzie, poczekaj. Okej, przykład taki. Czytasz w Tojra, że Jakow zawrócił się z drogi, wysłał swoją rodzinę, żeby uciekali, ale zawrócił się z drogi, żeby zabrać małe przedmioty, które zostawił w obozowisku. Skąd masz wiedzieć, po co Jakow wrócił do tego obozu po te małe przedmioty? Dlaczego Tojra mówi o małych przedmiotach w ogóle? Dlaczego wyszczególnia małe przedmioty? Mogła powiedzieć Tojra, że po prostu wrócił po przedmioty, więc już masz znaczenie. Wrócił po małe przedmioty, ale musi być w tym znaczenie. Dlaczego, co i jak? Więc wiesz, możesz się uczyć Tojra bez komentarzy. Oczywiście, że możesz. Nie ma najmniejszego problemu. Ale jak chcesz to zrozumieć? Tojra jest tak głęboka, to są tak napakowane znaczeniem nauki, że wiesz, tekst jest tak napakowany znaczeniami różnymi, że trudno się uczyć czegoś, nie mając pojęcia, co to znaczy, tak? Na przykład, co jeszcze masz? Jakow spotyka anioły, tak? W jednej z parszy czytamy, to jest jeden z moich ulubionych fragmentów.
Jakoś spotyka anioły na początku parszy, na początku sidry. I jest bardzo zdziwiony, że widzi te anioły. Bardzo mu się anioły podobają, tak? Jest zachwycony aniołami, nie może się nadziwić, że widzi anioły. Czytasz całą parszę, a na końcu Jakoś znowu spotyka anioły. Z tym, że anioły tym razem się dziwią, że widzą Jakojwa. Jakoś już się nie dziwi, że widzi anioły. Już nie widzi w nich czegoś wielkiego. To anioły są zachwycone tym, że widzą Jakojwa. Teraz powiedz mi, jakie jest tego znaczenie? Że w jednym fragmencie na początku czytasz, że to Jakoś zachwyca się aniołami, a to, że na końcu tego samego fragmentu, dosłownie kilka linii dalej, to aniołowie zachwycają się Jakojwem. Jak bez komentarza chcesz mi wytłumaczyć to, co się właśnie dzieje? Oczywiście, ty sam możesz sam na własną rękę szukać tego wyjaśnienia, tak? No ale wybacz, jeśli jesteś początkujący, no to trudno, żebyś znalazł wyjaśnienie tego, co się stało. A więc po to są komentarze, po to uczymy się Tojra komentarzami, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby mieć omówione te sytuacje wszystkie. Jessica Eryk Tkaczyk pyta, czy religijny Żyd może brać udział w wojnie, dowodzić wojskiem? Oczywiście, że może. Jeśli broni swojego kraju, w którym mieszka, to oczywiście, że może. Mało tego, ma obowiązek. Ma obowiązek. Oczywiście jest dużo pytań, czy taki religijny Żyd da radę utrzymać swoją religię, będąc w wojsku i dowodząc armią, tak? Ale jeśli walczy o swój kraj, w którym mieszka, którego jest obywatelem, to może, a być może nawet musi to zrobić. Nawet jeśli ta religijność trochę od niego odejdzie w czasie tej wojny, no to można to podciągnąć pod sytuację chronienia życia, tak? Więc oczywiście, że Żyd może być w wojsku i walczyć za swój kraj, w którym mieszka, za swój kraj, jeśli czuje się związany z tym krajem, oczywiście, oczywiście. Jeśli jest się obywatelem jakiegoś kraju, w którym mieszkasz, to twoim obowiązkiem jest służyć w wojsku i pomóc krajowi w razie potrzeby. Nieważne, czy jesteś Żydem, buddystą, chrześcijaninem, nie wiem, kimkolwiek, tak? Twoim obowiązkiem jako obywatela jest pomagać twojemu krajowi. Czy religijny Żyd, Żydówka może wziąć ślub z gojem? Nie może. Adam Wojden o to pyta, więc nie ma czegoś takiego jak małżeństwa mieszane w judaizmie. Jest to jeden z największych zakazów judaizmu, małżeństwa z ludźmi innych wyznań, tak? A tutaj jeszcze Adam pyta, czy taka osoba odrzucona będzie odrzucona przez wspólnotę czy rodzinę. Wiesz, Adam, to jest dość trudne pytanie i bardzo takie personalne, osobiste. Czy będzie odrzucona przez społeczność? Niekoniecznie, ale zazwyczaj, jeśli ktoś się żeni z osobą innego wyznania, to znaczy, że go religia żydowska nie obchodzi. Bo żeniąc się z osobą innego wyznania, no, łamiesz jeden z największych zakazów. Więc jak taką osobę można nazwać religijnym Żydem? Nie ma technicznej nawet możliwości, żeby utrzymać religijność, mieszkając w domu z osobą, która nie jest Żydem czy Żydówką. Więc nie ma jakiegoś oficjalnego, nie wiem, odrzucenia przez wspólnotę czy rodzinę. Tylko po prostu żeniąc się z osobą innego wyznania, takie branie udziału w życiu żydowskim staje się praktycznie, w zasadzie niemożliwe. Z praktycznego punktu widzenia wielu rzeczy no nie dasz rady pogodzić, tak? Filip Kloc pyta, to ja mam jeszcze jedno pytanie związane z językiem polskim, a słowami, nazwami ze świata żydowskiego. Czy masz jakieś przykłady słów, które przedostały się z języka jednego do drugiego, jak na przykład kitel? Filip, takich wyrazów to jest, wiesz co, to jest tak długa lista, że wymienianie jej nawet nie ma sensu, wiesz. Nie wiem, kark, poręcz, kaczka, szafa, szmata, szwagier, wszystko to są słowa używane w języku jidysz. Więc takich słów jest bardzo, bardzo dużo. A w ogóle grypstera więzienna w Polsce,
to kiedyś 70-80% grypsery to był język jidysz, ponieważ w więzieniu siedziało dużo Żydów, którzy zajmowali się tą zorganizowaną przestępczością kiedyś mocno. I tak właśnie grypsera w polskich więzieniach powstawała na bazie języka jidysz. Dlatego macie, dlatego w grypserze jest git, ktoś jest git, czyli dobry, a jest din toira, czyli sąd nad kimś. A no kurde, jest tyle rzeczy w grypserze, że normalnie to jest większość język jidysz, nazw różnych rzeczy, czynności i tak dalej. A Damian Słabiak zapytał, czy twoim zdaniem, a wiesz co, Damian, ja ci powiem coś od razu na początku, moje zdanie nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, co mówi Hashem. Moje zdanie nie ma znaczenia w tym świecie. Czy twoim zdaniem udział w Olam Haba, czyli w tak, nazwijmy to w taki prosty sposób, takie żydowskie niebo, będzie także otwarte dla nieżydów, tych, którzy przestrzegają praw Noego? Czy świat przyszły jest tylko dla Żydów i pełnych konwertytów? I judaizm uczy, że Olam Haba, że czasy mesjańskie są dla każdego. Bez względu na to, czy jesteś Żydem, Gojem, nie ma różnicy. Każdy dostanie się w to samo miejsce, z tym, że każdy z nas ma inną drogę do tego. My musimy wykonywać te 613 mitzvot, a ci, którzy Żydami nie są, mają tylko te 7 praw Noego, które powinni wykonywać. I oczywiście też chodzi o etyczne zachowanie względem innych ludzi. To jest bardzo ważny element tej drogi do Hashem. Więc judaizm uczy, że nie musisz być Żydem, żeby zaznać tego, tak wiecie, a w cudzysłowie mówiąc, tego nieba, tak, Olam Haba. Nie musisz być Żydem. Judaizm nie uzurpuje sobie prawa do tego, co po śmierci, nie uzurpuje sobie prawa, nazwijmy to w uproszczeniu, do nieba. Dlatego w judaizmie my nikogo nie musimy zbawiać i nawracać. Nie ma na to sensu. My nie uważamy, że nasza religia jest jedyną słuszną religią, a jest to jedyna słuszna religia dla Żydów. Inni, każdy ma swoją drogę do Hashem. Kim my jesteśmy, żeby komuś mówić, kim w życiu ma być, żeby dotrzeć do Hashem? Więc tak to wygląda. Witam Wojtek Strzelecki. Wojtek to stały bywalec kanału, tak samo jak Ewa SK. Dobry wieczór z Finlandii. Dobry wieczór z Finlandii, Ewa mówi. Co się dzieje, gdy jest kilka różnych interpretacji jednego fragmentu Toira lub Talmud? Ewa, to jest trudne pytanie, bo zadajesz to pytanie, bo pytasz o różne rzeczy. Oczywiście, że mogą być różne interpretacje jednego fragmentu Toira. To nie znaczy, że to są złe interpretacje. Każde to, co mamy od naszych hasyckich mędrców, wszystko to jest MS, wszystko to jest prawda, wszystko to jest interpretacja, jeśli jest zgodna z prawem żydowskim, jeśli jest zgodna z pewnymi zasadami interpretacji, to jest dobra. Nawet jeśli są to czasami przeciwstawne interpretacje, i oczywiście, że takie są. Oczywiście, że takie są. Znaczenie jednego symbolu może mieć, jeden symbol może mieć znaczenie na 10 różnych poziomów. Więc tak bywa. W Talmudzie to już jest inna sytuacja. W Talmudzie, wiesz, Talmud to jest takie dzieło, w którym rabini się kłócą przez 617 rozdziałów, o ile pamiętam, a przez 2700 stron kłócą się i nie zgadzają się z niczym, z żadną interpretacją i stawiają różne interpretacje naprzeciwko swoich, różne interpretacje naprzeciwko siebie, żeby znaleźć tą interpretację prawa, która jest prawidłowa, bo jeśli chodzi o prawo, no to tutaj sytuacja wygląda inaczej. Tutaj, wiesz, musi być jakaś spójność, nie, żeby to prawo działało. Hmm.
Czy w judaizmie dziecko małżeństwa, które dokonało pełnej konwersji na judaizm, jest pełnoprawnym Żydem? W judaizmie ktoś, kto zrobi konwersję ortodoksyjną, czyli zgodną z prawem żydowskim, jest stuprocentowym Żydem ze wszystkimi prawami, ze wszystkimi obowiązkami. Więc jeśli taka para, która zrobi konwersję, no to i ma dziecko, no to to dziecko jest stuprocentowym Żydem, tak samo jak jego rodzice. A Andrzej KLS pyta, czy w judaizmie istnieją talizmany lub święte symbole religijne, które można nosić codziennie? Andrzej, temat rzeka. Jest ogromna ilość talizmanów, ogromna ilość symboli. W domu mamy różne talizmany i tak dalej. Z tym, że talizmany nie mają żadnego działania. To Hashem działa, a talizman ma nam przypomnieć i uświadomić, że to Bóg daje wszystko, a nie talizman. To jest trochę skomplikowany temat, bo te talizmany, one same w sobie nie mają żadnego działania. Talizman nie ma żadnej mocy. Talizman ma na przykład bardzo popularne kabalistyczne talizmany, mają na przykład wypisane imiona aniołów, tak? Imiona aniołów w odpowiedniej kolejności, czy nawet w odpowiednim kształcie. I samo to wypisanie, sam ten talizman nie ma żadnej mocy, on nie działa. Ten talizman nie jest ci potrzebny nawet, jeśli sam bez talizmanu potrafisz sobie uświadomić, bo ten talizman ma ci przypomnieć, że to Bóg działa, a nie talizman. Na takiej zasadzie mniej więcej działają talizmany w judaizmie. To jest długi i skomplikowany temat, ale mam nadzieję, że trochę rozumiesz, bo tak są talizmany, różne talizmany, nie nosi się ich, tak wiesz, nie wiem, powiedzmy na sznurku czy łańcuszku. To jest inny temat, ale można nosić kawałek klaw, kawałek pergaminu, na którym jest napisany talizman. I można go nosić przy sobie oczywiście. Z tym, że jeszcze raz, talizmany nie mają żadnej mocy. Ja używam słowa talizman, ale w judaizmie to się trochę inaczej nazywa, kameo. I to ma zupełnie inne znaczenie, bo to nie talizmany działają, tylko Hashem, a talizman ma nam przypomnieć o tym, że Hashem w ten sposób może działać. Tylko musisz sobie to uświadomić i wtedy Hashem zacznie działać. Adam Wojden pisze, to ciekawe, co powiedziałeś. Skoro Żyd ma obowiązek walczyć za ojczyznę, to ortodoksi w Izraelu nie powinni być zwalniani z odbywania służby wojskowej. No Adam, a jaka to jest? Ja nie wiem, ty mylisz pojęcie, Adam. Izrael z judaizmem nie ma nic wspólnego, dobrze? Więc wiesz, nie mów ortodoksyjnym Żydów, którzy mieszkają na ziemi świętej, co mają robić i komu mają służyć i jakiemu państwu. Więc wiesz, ci, którzy tam mieszkają i nie chcą być w armii tego państwa, widocznie dlatego, że to państwo nie jest ich państwem, tak? Masz służyć w państwie, które jest twoim państwem. Tak, masz rację, Mateusz, to nie jest kanał o Izraelu, więc nie dowiecie się dużo tutaj. Izrael i judaizm nie idą w parze. O, Magda! Magda jest impreza. I Magdalena Woźniak. To co? Chyba starczy tego live'a, dobra? Bo to taki live testowy był. 41 osób. Macie jeszcze jakieś pytania? Takie na szybko, tylko nie trudne, no. To nie macie więcej pytań? No tak, nie tyle. Wiecie co, tak myślałem sobie, żeby wam zrobić taki duży live, w którym bym pokazał wam, jak się robi sejder. O, Dorota jest. Ach, Dorota, ciebie to wiesz, już przez Czerwony Krzyż chciałem szukać, bo zaginęłaś mi z kanału. A tak myślałem, żeby zrobić taki live duży, o tym, jak się robi sejder, pokazać wam ten sejder plate, te różne rzeczy na tym, ale nie wiem, jak to zorganizować. Więc chyba odpuszczę ten pomysł.
Ewa SK zadała bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, Ewa. Czy zdarza ci się czasem podczas modlitwy, że nie czujesz więzi z Hashem? Ewa, wiesz co? Jak się modlisz, to musisz mieć więź z Hashem. My, Hasydzi, właśnie mamy takie podejście, że jeśli nie czujesz tego kawana, czyli tej, jakby to nazwać po polsku, intencji, czy chęci do modlitwy, czy takiego zapału do modlitwy, to wtedy lepiej się nie modlić, niż się modlić. A właśnie to była duża część hasydyzmu, której Litwisze bardzo nie lubili. My właśnie uważamy, że masz zrobić wszystko przed modlitwą, żeby tą więź znaleźć i odnaleźć w sobie kawana, odnaleźć w sobie tą intencję do modlitwy. Bo wiesz, jeśli masz słaby dzień, jeśli jesteś zły na coś, jeśli coś się wydarzyło w twoim życiu, co wytrąciło cię zupełnie, wiesz, z jakichś takich ram normalności, powiedzmy to tak, tak? Nie wiem, urząd skarbowy wysłał ci list, że musisz zapłacić 5000 dolarów. I jesteś zły na cały świat i w ogóle nie potrafisz zebrać myśli. Więc jeśli nie potrafisz zebrać myśli, jeśli nie potrafisz się skupić na modlitwie, jeśli nie potrafisz znaleźć tego połączenia z Bogiem, to lepiej się nie modlić, niż się modlić i się zmuszać. Tak to działa, Ewa. I powiem ci, czy zawsze chce mi się modlić? Codziennie robię to, żeby mi się chciało. Ale jest taka opowieść o tym, jak przyszedł chosyd do rabina i mówi do niego: Rebe, mam ogromny problem. Mam ogromny problem. Chcę się modlić, chcę naprawdę być dobrym Żydem, ale nie potrafię się skupić. Ja nie znajduję w tym zawsze radości. Nie mam kawana, nie mam tej intencji. No nie potrafię, Rebe, nie? No codziennie to samo, nie potrafię znaleźć tego skupienia do modlitwy. I Rebe mówi do niego: słuchaj, jeśli byś przyszedł do mnie i byś mi powiedział, że ty 7 dni w tygodniu masz kawana, chęci, masz ten ogień do modlitwy, to wtedy bym się zaczął o ciebie martwić. A tak, idź i módl się tak, żebyś to ty z tego czerpał przyjemność. Judaizm działa na takiej zasadzie, że jeśli z judaizmu, wykonywania mycw, modlitwy, bycia Żydem nie czerpiesz przyjemności, to znaczy, że robisz coś nie tak. Nie ma ludzi, którzy mają codziennie kawana, którzy naprawdę codziennie oddają się Hashem, tak? Każdy z nas walczy z Jaceora. Każdy z nas walczy z tą złą inklinacją. I czy chcemy, czy nie, czasami ta zła inklinacja wygrywa. Nie ma takiej możliwości, żeby każdy z nas miał bez przerwy intencję do modlitwy. Jeśli 2-3 razy w tygodniu znajdziesz tą mocną intencję i poczujesz naprawdę tą mocną intencję, to dobry tydzień, to dobry tydzień. No, chyba że jesteś cadyk. Wtedy sytuacja jest inna. Wtedy masz the veikos, wtedy masz to połączenie z Haszem, które trwa bez przerwy. Bez przerwy masz łączność z najwyższym, tak? Jacara, ta zła inklinacja działa na nas naprawdę w różny sposób. Na przykład jest taka, nie wiem, czy wam powiedzieć, bo chcę o tym film nagrać krótki, powiem wam, bo już jesteście na Facebook, to poświęcacie swój czas, więc pewien facet zapytał rabina hasyckiego, dlaczego ubiera się na czarno. Rabin mu powiedział: ponieważ w prawie żydowskim jest takie prawo, jest taki zapis, który mówi, że jeśli masz chęć popełnienia grzechu, jeśli zrobiłeś wszystko, żeby tego grzechu nie popełnić, jeśli walczysz z tym grzechem, jeśli naprawdę się starasz, a mimo to masz dalej jakąś nieopisaną chęć popełnienia tego grzechu, nawet jeśli chodzi o grzechy seksualne, to prawo żydowskie mówi, że masz ubrać się na czarno i iść do miejsca, gdzie nikt ciebie nie zna i tam możesz zgrzeszyć, żeby zaspokoić swoją tą złą inklinację. Oczywiście, my nie ubieramy się na co dzień na czarno, w hałat, bo chcemy iść grzeszyć, ale to jest taka odpowiedź na pytanie, że mamy być zawsze gotowi na to, że zła inklinacja zaatakuje nas, że zaatakuje nas i zmusi nas do zrobienia czegoś złego. I dlatego chcemy być zawsze gotowi na to.
Tak to wygląda, Ewa. Magda, kiedy zaczynam sprzątanie? Ja nie sprzątam, ja mam od tego ludzi, zatrudniam ludzi do sprzątania. Nie no, przecież żartuję, bo zaraz będą mówili, wiecie. A nie, nie, dom się zaczyna sprzątać 30 dni przed świętem Pejsach, różne rzeczy. To jest, wiesz, cała rozpiska, co kiedy się sprząta, żeby nie było tak, że wiesz, że spędzisz 24 czy 48 godzin na bez przerwy sprzątaniu czegoś, tak? Jest, wiesz, to się robi fazami, po kolei, każdy wie, co sprząta i tak dalej. Nie ma organizacji, Jakub pyta tutaj, czy są organizacje żydowskie, które zajmują się konwersją na judaizm? Nie ma takich organizacji, Jakub, ponieważ judaizm nie szuka wyznawców, judaizm nie szuka nowych wyznawców. W ogóle konwersja na judaizm jest bardzo, bardzo trudna. I jeśli pójdziesz i będziesz szukał sposobu, żeby zrobić konwersję, będziesz zazwyczaj bardzo zniechęcony przez ludzi, przez rabinów i tak dalej. Wiesz, nie ma w byciu Żydem nic szczególnego, tak? Tak jak mówiłem wcześniej, bez różnicy jest to, czy jesteś Żydem, czy nie. Każdy pójdzie w to samo miejsce, każdy dostanie to samo po śmierci. Judaizm nie jest religią, która kogoś zbawia. Nie musisz być Żydem, żeby, wiesz, żeby zaznać, nazwijmy to w cudzysłowie, nieba, tak? Nie musisz być Żydem. Dlatego judaizm nie szuka nowych wyznawców. O, tutaj Witek mówi, że w Izraelu są bataliony w wojsku ortodoksyjnych Żydów. I Baruch Hashem, jeśli ten ortodoksyjny Żyd czuje się, że to jest jego państwo, to oczywiście, że ma iść do wojska i bronić tego państwa. Ale jeśli ten ortodoksyjny Żyd nie czuje, że to jest jego państwo, to nie jest, to nie idzie do wojska. Tak to działa, jak Witek napisał w komentarzach. Podoba mi się to, Witek. Pewnie, że są religijni Żydzi w Izraelu, którzy są w wojsku i tak jak Witek napisał, a mają swoje bataliony nawet, czyli wojsko umożliwiło im kontynuowanie religijności będąc w wojsku, co jest bardzo dobre. Piotr Błażejewski pyta o zawijanie całej kuchni folią aluminiową na Pejsach. Piotr, jest film o tym na kanale. Zawija się wszystko po to, żeby, wiesz, żeby, bo nie można tego wykoszerować. Zawija się to, czego nie można wykoszerować na Pejsach. A nie możemy mieć kontaktu z chomec, że na przykład zawijam ten uchwyt od lodówki, tak, zawijam go w folię aluminiową po to, żeby dotykając go w Pejsach, żebym na rękach na przykład nie przeniósł tego z uchwytu chomecu na jedzenie, które będę jadł, bo ja nie mogę jeść chomec w święto Pejsach i to nawet jest, wiesz, to jest bardzo poważne prawo. Jedzenie chomec jest karane śmiercią, więc jesteśmy super ostrożni, dlatego wszystko, co miało kontakt z chomec, czyli z zakwasem, jest zasłaniane folią aluminiową. Co kiedyś Żydzi robili, jak nie było folii aluminiowej? Zasłaniali to, nie wiem, prześcieradłami, papierem, czym się dało. Po prostu folia aluminiowa dzisiaj jest łatwiej, tak? Bo ją można naprawdę w dobry sposób użyć i wszystko nią można owinąć. Jakub, wiesz co, nie wiem, kiedy będzie spotkanie na Zoom. Może w tą niedzielę, zobaczymy, wiesz. W tą niedzielę to raczej nie, bo ja mam pracę w tą niedzielę, dużo pracy. Może tydzień przed Pejsach, no zobaczymy. Może uda mi się zorganizować, żeby pokazać wam, jak się robi sejder, ten talerz, jak te rzeczy różne działają, nazwijmy to tak, o co w nich chodzi,
żeby pokazać wam taki udawany sejder. Chciałem zrobić taki live, ale nie wiem, jak to zorganizować. No. Nie wiem. Dlatego tak się trochę powstrzymuję od tego live'u, takiego sejder, więc może zrobimy po prostu live, taki normalny live. Tak? No zobaczymy. Bez Ras Hashem, Blinader, co Hashem nam da, na co Hashem pozwoli, to będzie. No, kto jeszcze? Kto jeszcze? 45 minut rozmawiamy. To co, będziemy kończyć, czy jeszcze coś macie? Jeszcze może, no może jeszcze 5 minut, zobaczymy. Jak się nazbiera jakieś pytania w 5 minut, to zostanę. Jak nie, to będę uciekał. Powiem wam, że takie live'y na Facebook to takie fajne, na luzie. Widzę, że wy dużo pytacie o konwersję, więc ustalmy sobie jedno. Konwersja w Polsce nie jest możliwa. Mieszkając w Polsce nie da się zrobić konwersji. Znaczy nie to, że się nie da. Po kolei, w Polsce nie ma sądu żydowskiego, który robiłby konwersję. Więc jeśli ktoś mieszka w Polsce, chce zrobić konwersję, to musi szukać sobie sądu żydowskiego gdzieś na świecie, który mu tą konwersję zrobi. Czyli na przykład w Londynie, albo w Stanach Zjednoczonych, albo gdziekolwiek znajdzie sąd żydowski, który się zgodzi na to, żeby zrobić komuś z Polski konwersję. To jest bardzo trudne, bo żeby zrobić konwersję, musisz mieszkać w społeczności żydowskiej. Ja mówię o takiej prawdziwej społeczności żydowskiej. W społeczności, która ma synagogę, która działa, która ma, wiecie, infrastrukturę do życia Żydów. W Polsce tego nie ma, także wiecie, no nie da się zrobić od tak konwersji mieszkając w Polsce. Można mieszkać w Polsce i się uczyć do konwersji, ale samą konwersję robi się gdzieś indziej, jeśli sąd się zgodzi na takie coś. A nawet znam przypadki, że ludzie, którzy mieszkają w Polsce, mieszkali w Polsce, zrobili konwersję w bardzo dobrym sądzie żydowskim, ale dzisiaj ich konwersja nie jest akceptowana, bo po konwersji mieszkali znowu w Polsce. A w Polsce nie da się żyć no, w taki sposób, jak wymagają pewne społeczności, do których później ewentualnie ktoś chce się przenieść. No jest to trudny temat. Więc powiem wam szczerze, jeśli mieszkacie w Polsce i chcecie zrobić konwersję, no graniczy to naprawdę z cudem. Naprawdę z cudem, żeby dzisiaj zrobić konwersję mieszkając w Polsce. Jeszcze jakiś czas temu było to możliwe, ale dzisiaj z wielu względów, o których nie chcę tutaj opowiadać, takie konwersje są w zasadzie graniczące z cudem, bo nawet jeśli ktoś zrobi tą konwersję, to później w przyszłym życiu jakaś społeczność, w jakiejś sytuacji ktoś mu tej konwersji nie zaakceptuje. Nie będzie rozpoznana ta konwersja. No jest to trudny temat, bardzo trudny temat. No, dobra. To tyle. To będziemy kończyć. Było mi miło. Taki live na Facebook. 50 ludzi. Fajne kameralne grono. No fajnie, no. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się. A kto sprząta na Pejsach, niech pomaga sprzątać żonie czy mężowi. No. Trzymajcie się. Było dobrze. Bez Ras Hashem. Do następnego razu. Lachaim.